Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd nowych promocji tygodnia i tutaj będzie dużo fajnych rzeczy, tak więc zaczynam od tej metalowej choinki, która ma 250 cm wysokości i ma 500 takich LED-owych światełek, kosztuje 100 zł. I tu mamy ciepłe, białe światło, następnie stołek za niecałe 48 zł z takim barankowym obiciem i kochani, za niecałe 40 zł kupicie świąteczne legowisko dla swojego pupila i występuje on w trzech kolorach bordowym, czerwonym i zielonym. Przechodzimy teraz do przeglądu półeczek i znajdziemy pluszowe koce, które kosztują niecałe 35 zł, wymiary to 150 na 200 cm i występują tutaj, widzę, w trzech kolorach, takim beżowym, zielonym i ciemno-szarym. I hicior, słuchajcie, dywaniki dziecięce, które świecą w nocy i tutaj macie też cztery opcje do wyboru, kosztują niecałe 40 zł, a jego wymiar to 60 na 110 cm. I tu macie taki kolor niebieski, który właśnie ma świecące księżyce i gwiazdy. Następnie znalazłam przepiękny różowy koc, który ma tutaj między innymi szminki, ale tutaj na tym obrazku jest załączone właśnie jak wygląda w nocy, a jak w dzień. Jeszcze jest taki zielony, tutaj ten niebieski macie tu podgląd, jak to ładnie świeci w nocy. Ale jeszcze jest tutaj inny kolor i jest taki szary. I ten szary ma również gwiazdy i księżyc. A zielony będzie tutaj w tej wersji koca i tutaj mamy taki koc 180 na 140 cm, przyjemny w dotyku, bardzo ładna jest tutaj ta, taka grafika i tu macie już cztery kolory do wyboru, właśnie różowy, zielony, szary i taki fioletowy, który ma mieniące serduszka. W promocji pokazały się elektryczne dyfuzory i tutaj zapłacicie za nie 80 zł. I do wyboru macie drewniany bądź taki metalowy w kolorze złotym. Te lampy są przepiękne, są to lampy stołowe, kosztują 30 niecałych złotych i macie kolor czarny bądź szary. Te mini świeczki z brokatem właśnie na dole już pokazywałam kiedyś w przeglądzie, kosztują niecałe 2,50 i macie tutaj kilka kolorów, czarny, różowy, kremowy i wszystkie mają złoty brokat na dole. I w tym tygodniu za niecałe 6 zł możecie kupić taką zawieszkę właśnie w formie dziadka do orzechów, ale one też idealnie sprawdzą się, jak i postawicie gdzieś przy jakiejś dekoracji. Macie tutaj bardzo dużo kolorów do wyboru i między innymi macie właśnie czerwony, różowy, granatowy i biały. Pokazały się zabawki dla dzieci i tutaj między innymi jest fajny wózek właśnie do robienia lodów bądź pizzy,
ale jeszcze pokażę Wam podglądowo, co za chwilkę pokażę bliżej. Dziadki, widzę to moje Mikołaje grające są w promocji. O, ten dziadek jest przepiękny i kosztuje niecałe 20 zł. Bardzo ładnie jest przyozdobiony właśnie takim różowym brokatem. Tutaj pokazały się, widzę, świecące nowe kule, ale tutaj macie za niecałe 34 zł śpiewającego, grającego, tańczącego Mikołaja. Pokazywałam Wam go kiedyś w przeglądzie, jest prześwietny. Znalazłam jeszcze za 2,30 tutaj takie świąteczne naklejki na okno. One mają bardzo ładną obramówkę brokatową i w zależności od tego, jaki obrazek sobie wybierzecie, ten brokat ma inny kolor. No i ten wzór mi akurat bardzo się spodobał, takie świąteczne auto. Przepięknie jest obramowany czerwonym brokatem. No i zobaczcie, te wózki dla dzieci, no po prostu idealna zabawka. Kosztuje, słuchajcie, niecałe 60 zł i za chwilkę pokażę Wam z tyłu, jak to właśnie wygląda. Ale to jest zabawka, nad którą bardzo naprawdę się zastanawiałam, ponieważ tutaj możecie zrobić czekoladowe figurki z dziećmi. I zobaczcie, jak to fajnie pokazane jest tu, jak to będzie wyglądało po kolei. I na samym końcu właśnie z tych forem, to są chyba silikonowe jakieś foremki, cztery mamy wzory, robimy takie czekoladowe postacie. No po prostu cudowny zestaw i on kosztuje niecałe 25 zł. Lampki poprzeceniane tutaj 60 zł, 540 lampek, 2000 za 150 zł i 170 za niecałe 28 zł. To jest taka z góry spuszczana kurtyna świetlna. Na balkon widzę 30 zł i tutaj też sznurki podświetlane 4 zł. No i kochani, nowość, świąteczna kula śnieżna z muzyką, 23 zł niecałe. I tutaj macie trzy opcje do wyboru, albo takie koło, albo Mikołaj, albo karuzela i naprawdę one są przepiękne. Ta góra jest plastikowa, a podstawa jest ozdobiona czerwonym brokatem. Kolejny podgląd, co mamy w promocjach tygodnia. Znalazło się coś dla pupilków naszych ulubionych, ale i też kalendarz adwentowy. Tutaj księżniczki, niecałe 60 zł. I zobaczmy, co tutaj w środku jest. No i mamy jakieś, widzę, mini produkty, ale i lakier, kolorowe naklejki. No, dziewczynki będą zachwycone takim kalendarzem. Coś dla panów za niecałe 10 zł, pianka do kąpieli z muszką, tak więc idealnie nada się też jako dodatek do prezentu. I tutaj macie już zestawy kosmetyków i przeróżne tutaj macie opcje do wyboru. Zestaw taki z wodą perfumowaną za 20 zł i macie tutaj aż 6 takich mini produktów. Każdy ma 15 ml pojemności. Za 25 zł kupicie taki zestaw właśnie do paznokci i do malowania, bardzo ładny, można sobie przyozdobić buzię właśnie takimi cyrkoniami i tu macie podgląd, co jest w środku. W tym tygodniu pokazał się ten zestaw, gąbeczka do makijażu z etui wielofunkcyjnym i macie tutaj go za niecałe 5 zł, kolor do wyboru zielony bądź fioletowy. I za niecałe 10 zł możecie kupić taką zabawkę świąteczną dla psa z piszczałką. I macie tutaj trzy takie opcje, ciasteczko, Mikołaj bądź pingwinek.
oraz takie gumowe, świąteczne kości, bardzo ładna aplikacja choinek i tutaj też jest kilka kolorów do wyboru, kosztują niecałe 5 zł. A gdybym miała swojego pupila, to na pewno tą kość kupiłabym w okresie właśnie świątecznym. Dla kota również znalazła się zabawka za niecałe 7 zł. Macie do wyboru tutaj dwa kolory podstawy, pluszowy, zielony bądź czerwony. Te leginsy pokazywałam Wam też w ofercie i teraz mamy w promocji za niecałe 18 zł. Są bardzo ładne, prążkowane. No i świąteczne skarpety, które występują w trzech kolorach, szarym, zielonym i fioletowym. I tutaj zapłacicie za nie niecałe 13 zł. I w promocjach tygodnia znalazły się bardzo ciepłe, przyjemne spodnie dresowe na sznureczku. I tutaj macie rozmiary od S do XL, kosztują niecałe 26 zł i kupicie je w kolorach beżowym, szarym bądź różowym. Ten tydzień również nie zapomniał o panach i macie tutaj do wyboru trzy opcje kolorystyczne, jeżeli chodzi o kapcie: szary, granatowy bądź taki w krateczkę delikatną szary. Kosztują niecałe 18 zł i tu widzę rozmiar od 40 do 45, natomiast damskie są od rozmiaru 36 do 41 i kosztują niecałe 26 zł. Mają przepiękny wzór, cieplutkie w środku futerko i po bokach ozdobne pompony. I do wyboru macie właśnie taką kratkę różową bądź szarą i powiem Wam, są przepiękne. Mają gumową podeszwę. Kombinezony świąteczne również są teraz w promocji. Widzę tutaj różowy i szary. Kosztują niecałe 35 zł, ale bardzo dużo zabawek jest dla dzieci, tak więc taki plastikowy motor w różnych kolorach możecie kupić za niecałe 8 zł. I ta gumowa gąsienica z taką jakby dla małych dzieci jest taka szeleszcząca część, no świetna zabawka, kosztuje niecałe 10 zł i macie tutaj dużo kolorów do wyboru, wszystkie są neonowe, ale naprawdę to jest bardzo fajny prezent. Tak jak i teraz widzę, pokazały się takie zestawy i tu mamy taki duży pojazd, gdzie ma wyciągany garaż, on jest składany, bardzo, bardzo tutaj to jest fajnie wykonane. Są też autka w komplecie, kosztuje niecałe 38 zł, ale widzę, że można dokupić też takie małe lampki właśnie z postaciami Disneya i te lampki na taki stolik dziecięcy kosztują niecałe 10 zł. I tu znalazły się haftowane i aksamitne bieżniki za niecałe 11 zł, jak i aksamitny obrus na stół za niecałe 35 zł. Za niecałe 13 zł balsamy z Niwejki i widzę lusterko właśnie do malowania za niecałe 25 zł. I tu jeszcze podgląd do całości regału, czyli te małe miseczki 4 zł, kubki 4, miski małe i duże po 9 zł. Kochani, to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na przegląd Pepco. Przepiękne nowości pokazałam w tym przeglądzie. Zostawcie serduszko, jeżeli oglądacie mnie pierwszy raz, a jeżeli częściej dwa. Wtedy ten filmik może polecieć do większej ilości osób, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam również za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na przegląd, część druga Rossmana. Będzie gdzieś około 20. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!